Witam serdecznie na moim kanale na YouTubie. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych i Wam dzisiaj chciałam w ramach zadań powtórzeniowych pokazać, jak się wyznacza rząd macierzy. Rząd macierzy, oczywiście definicję ja mogę podać, ale czy ona dużo Wam mówi? To jest liczba niezależnych wierszy lub kolumn. Generalnie chodzi o to, że rząd macierzy w odróżnieniu od wyznacznika macierzy mogę liczyć z dowolnej macierzy, nawet 2 na 2, 1 na 1, 2 na 5, 5 na 8, cokolwiek, nie musi to być macierz kwadratowa. Tutaj Wam chciałam pokazać, jak wyliczamy wyznacznik, rząd macierzy 4 na 5. Dlaczego 4 na 5? Bo ma 4 wiersze na 5 kolumn. Dlatego w tym momencie mogę zapisać, że jest to macierz 4 na 5. I teraz, żeby policzyć rząd takiej macierzy, to też jest jakaś charakterystyczna liczba, ale co typowe, jest na pewno całkowita i może się równać 1, 2, 3 w górę, ale maksymalnie równa się mniejszemu z wymiarów tej macierzy, czyli może być w naszym przypadku 1, 2, 3 lub 4. Jaki będzie wynik tego rzędu, tych liczby niezależnych wierszy lub kolumn, to jest jeszcze niewiadome, a do policzenia i trzeba tak. Chodzi o to, że można ze sobą dodawać przemnożone wielokrotnie ze sobą kolumny, kolumny do kolumn. Na przykład mogę tą kolumnę wstawić, dodać do tej kolumny. Ewentualnie to całą kolumnę przemnożyć do razy dowolną liczbę i dodać lub odjąć do dowolnej innej kolumny. Ale trzeba robić to w ten sposób, żeby powstało jak najwięcej zer. Dlaczego? Bo wtedy obliczanie rzędu bardzo szybko się usprawnia. I teraz musimy zauważyć jakieś podobieństwo między liczbami. Jeżeli na przykład patrzymy na pierwszy wiersz i drugi wiersz, to jest niemal ze sobą identyczny. Gdyby dokładnie był taki sam, to ja mogłabym od razu wpisać, że ten któryś z tych wierszy, który jest na przykład zdublowaniem innego, czyli na przykład tu by były i minus 1, 2, 0, 1, 1, a to by było minus 2, 4, 0, 2, 2, czyli byłoby to tak zwane, mówi się na to, liniowe przekształcenie, czyli byłoby kwestia z wielokrotności tej liczby, tych liczb w pierwszym wierszu, żeby mieć wyniki z drugiego wiersza, to wszędzie można by było już uprościć, że to jest 0, 0, 0, 0. Dlaczego? Bo wtedy dodając wielokrotnie, w końcu bym wyzerowała wszystkie liczby w tym wierszu. A jeżeli ja tutaj widzę, że liczby są między sobą bardzo podobne, to mogę elementy między tymi dwoma wierszami ze sobą odjąć. W ten sposób, że liczę 1 minus ten wynik, czyli 1 minus, minus 1 to jest, o, zapiszmy, czyli to jest rząd, już tu przekreślę, i tak, do drugiego wiersza chcę odjąć, od drugiego wiersza chcę odjąć to, co jest w wierszu pierwszym. A więc ten pierwszy wiersz minus 1, 2, 0, 1, 1 ja przepisuję i 1 minus, minus 1 daje mi 2. 2 minus 2 dotrzymam 0. 0 minus 0 otrzymam 0. 1 minus 1, 0. 1 minus 1, 0. Ja oczywiście naturalnie mogłabym przepisać w tym momencie pozostałe dwa wiersze, ale już teraz zwracam Wam uwagę, że otrzymałam wiersz, albo ewentualnie możemy otrzymać kolumnę, taką, która się składa z jak największej liczby zer i jest tylko jedna liczba. Dobra, no to tak dla zasady jeszcze to przepiszę. I w tym momencie ja otrzymałam taki wiersz, gdzie występuje tylko w jednym miejscu liczba niezerowa, a reszta to same zera, jak powiedziałam. W tym momencie, jeżeli mam taki wiersz, gdzie tu jest liczba, reszta to zero, to w tej kolumnie, gdzie występuje ta niezerowa liczba, tu mogę wpisać, że tu na pewno będę miała 0, tu będę miała 0 i tu będę miała 0. Dlaczego? Bo teraz ten wiersz, jeżeli przemnożę razy 1, 2 i dodam tu, to otrzymam tu 0.
Jeżeli ten wiersz drugi przemnożę razy minus 1 druga i dodam do tego wiersza, tu otrzymam też 0. Żeby z trójki teraz tu zrobić 0, wystarczyłoby przemnożyć dwójkę razy minus 3 drugie i tu bym podstawiła, dodając byłoby też 0. Reszta by się oczywiście naturalnie nie zmieniła, bo cokolwiek razy 0 i dodać, to nic nie zmieni. A więc mogę zapisać, że mam do policzenia rząd, z czego 2, 0, 0, 0, w tym miejscu są zera i co dalej? Mam 2, 1, 0, 1, 2, minus 2, 2, 1, 0, 0, 1, 1. O, teraz to się będzie zgadzało, trochę krzywo mi to wyszło. I teraz zwróćcie uwagę w ten sposób, że teraz ta kolumna przedostatnia, czwarta, z piątą kolumną, trochę krzywo mi wyszła, są ze sobą podobne. Jeżeli zrobię w tym momencie, co my tutaj możemy zrobić? Na pewno, o, popatrzmy w ten sposób. Te dwie jedynki i te dwie dwójki. Jeżeli teraz ten cały wiersz przemnożę razy 2, i to będę miała 2, 2, tutaj wyzeruję, tak? I tutaj otrzymam 4. Też obliczenie nie do końca będzie poprawne. O, ale zwróćcie tak, uwagę. 2, 1 i tutaj jest 1, 2. Jeżeli teraz ten cały, to całą kolumnę tutaj wprowadzę ze znakiem minusem, to tu będę miała 0, tu będzie minus 4, czyli tu już powstanie 0. Dalej na przykład ten piątą kolumnę mogę przemnożyć razy minus 2 i też tutaj wstawić, czyli zobaczmy, co mamy. Rząd macierzy i tak 0, 2, 0, 0. Teraz tak, 1 razy minus 2 mnożę i tutaj wstawiam, czyli mam 2 minus 2, 0. 0 razy minus 2 i tutaj 0. 2 razy minus 2 i tutaj to mam 1 minus 4, czyli jest minus 3 i mam 0. Przepisuję bez zmiany trzecią kolumnę, bo tutaj nic nie zmieniałam. I teraz tak, jeżeli chciałam piątą kolumnę wstawić do czwartej kolumny, to chciałam zrobić 1 minus 1, 0. 0 minus 0, 0. Minus 2, minus 2, minus 4 i 1 minus 0 jest 0. A piątą kolumnę, którą prowadziłam, nic nie zmieniam. I teraz zwróćcie uwagę, otrzymałam w tym momencie wiersz, gdzie występuje jedna liczba, a reszta to są zera, a więc oznacza, że w tej kolumnie wszystkie pozostałe elementy z góry też będą zerowe. A więc w tym momencie tu mogę zaznaczyć już faktycznie, że będę miała 0. Dodatkowo na przykład otrzymałam w tym momencie kolumnę drugą, gdzie występuje element niezerowy równy minus 3 w trzecim wierszu, a więc oznacza, że w tym wierszu trzecim zarówno tutaj, jak i tutaj też będę miała 0. I doprowadzamy do zapisu macierzowego, gdzie mamy 0. Chwileczkę poczekajcie, bo tutaj mało jest co widoczne, jak ja tutaj to liczę. Ok, teraz już sobie odwrócimy i kontynuujemy w tym momencie naszą pracę. Mamy 0, 2, 0, 0, 0, 0, minus 3, 0, tu są też 3 zera, 1, 0, 0, 1. Dobra, i ja to przepisuję. No i zobaczcie, do czego doprowadziliśmy. Macierz miała oczywiście wymiary 4 na 5 i mówiłam, że maksymalnie rząd macierzy taki może być 4. I teraz tak, na pewno w ogóle nie biorę pod uwagę wierszy lub kolumny, gdzie występują same zera, a więc te zera nie biorę pod uwagę. I teraz tak, chodzi o to, że patrząc na wiersze, jeżeli występowały gdziekolwiek te liczby niezerowe, to występują w różnych kolumnach. Czyli patrząc na wiersze, jedynka pierwsza jest w piątej kolumnie, tutaj ta jedynka w trzeciej kolumnie,
tutaj minus 3 w drugiej kolumnie, a dwójka występuje w pierwszej kolumnie. A więc mówiąc w ten sposób, patrząc na wiersze, ja mam cztery niezależne kolumny, czyli takie kolumny, gdzie liczby występują w różnych kolumnach i nie da się już tego bardziej uprościć. Ewentualnie patrząc jak na kolumny, to każdy z elementów niezerowych, który tutaj pokazuję, występuje w różnym wierszu. Tu jedynka w pierwszym wierszu, dwójka w drugim wierszu, trójka w trzecim wierszu, a ta ostatnia jedynka występuje w czwartym wierszu, dlatego mówię, że mamy rząd macierzy równy 4. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.